Też nie chcę, żeby tak to zabrzmiało w naszych uszach, że nie ma jakiegoś owocu. No Ewa wychodzi we wtorek, nie? Pan Bóg czyni swoje dzieło. Natomiast my musimy być na to Boże dzieło otwarci, musimy być wsłuchani w Boży głos. Też takim wsłuchiwaniem się w Boży głos będzie wieczór 18 listopada, kiedy wrócimy myślami do pieśni, które Kościół śpiewał lata temu. Pieśni, które miały dobre przesłanie, dobre ewangeliczne przesłanie. Pieśni, które częściej powstawały z przeżycia wierzących ludzi niż tylko z emocji czy z talentu jakiegoś człowieka. Ja oczywiście nie mówię, że nowe są złe, a stare są dobre. Wszystkie są dobre, jeżeli z serca śpiewamy je dla Bożej chwały. Natomiast tamte chcemy sobie przypomnieć, nie chcemy, żeby poszły w zapomnienie. Z niedziela rano i to jest taki czas, kiedy zawsze otwieramy Pismo Święte i spoglądamy w Boże Słowo. Co Biblia mówi do człowieka, co Duch Święty mówi do Kościoła, co możemy zobaczyć i znaleźć w Piśmie, żeby wpłynęło na nasze życie. I tak jak mówię, to powinno być, ale nie zawsze jest. Czasami przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, czasami przyzwyczajamy się do pewnych stanów, czasami nawet mamy odwagę powiedzieć, no ale ja tak mam. Musicie się przyzwyczaić. Ja po prostu taki jestem, nie? I to nie jest dobre podejście chrześcijanina, wierzącego człowieka, że ja tak mam, że ja taki jestem, że musicie się przyzwyczaić. Pan Bóg powiedział o to wszystko nowym czynie. Czyli my musimy być gotowi i musimy przychodzić z taką myślą, że wszystko musi się stawać nowe, że ja nie mogę pogodzić się z taką myślą, że ja po prostu tak mam, że ja taki jestem. Ja wczoraj taki byłem, ja nie wiem, nigdy tego nie robiłem, a zawsze tam to robiłem i musicie się przyzwyczaić. Nie. Pewne rzeczy, które robiłem, muszę zostawić, bo one nie nadają się do Bożego Królestwa, a pewne rzeczy, których nie robiłem, muszę je zacząć robić, bo one są częścią Bożego Królestwa, jeżeli chcę być częścią Bożego Królestwa, bo może pogodziłem się z tym, że nie chcę być częścią Bożego Królestwa, albo chcę być w jakimś określonym wymiarze, dotąd i nic więcej. No i Biblia nie godzi się na coś takiego. I dzisiaj o tym trochę będziemy mówić, że na pewne rzeczy Biblia nie godzi się w naszym życiu, że to my musimy nasze życie zweryfikować, że to my musimy nasze myślenie zweryfikować, to my musimy stwierdzić, że coś jest nie tak i coś musi się zmienić. I sobie myślę tak, czasami jest tak, że głosi się w zborze tydzień, drugi, piąty, dziesiąty, a potem kaznodzieja czy bracia, którzy głoszą, bo w jednym zborze to jest pastor, który non-stop głosi, w innych zborach to jest tak, że jest grupa braci, którzy głoszą. I czasami jest tak, że w zborze jest mówione, a potem nagle stwierdzamy, że głosimy tyle czasu i w jakiejś tam sferze nic się nie dzieje, albo wręcz odwrotnie, dzieje się odwrotnie niż byśmy chcieli. Czyli wiecie, że w każdą niedzielę pod koniec nabożeństwa zbieramy kolektę i czasami jest tak, że mija czas, a tak, tych pieniędzy jest coraz mniej i nagle ktoś stwierdza, że w takim razie trzeba otworzyć drugi list do Koryntian, rozdział 8 i tak powiedzieć głośno z serca, z duszy o Macedończykach, o ludziach, którzy byli ekstremalnie biedni, no bo my mówimy, no my tak za dużo nie mamy, nikomu się nie przelewa, ciągle jesteśmy tą Unią B, czy drugiej kategorii, czy jakkolwiek, a więc u nas jeszcze no, ciągle nie jest za dużo, a więc jest ciężko, a więc wszystkim brakuje. No jak już przyjdzie koniec tygodnia, niedziela, no to już tam nie ma z czego wysupłać. No i potem kaznodzieja mówi, no ale Macedończycy to byli ekstremalnie biedni ludzie i tam jest napisane, że ich
Wielka radość i skrajne ubóstwo doprowadziło ich do wielkiej ofiarności. Jest mowa o tym, żebyśmy na nowo byli ofiarni, bo tak. A potem mija czas i ludzie, którzy głoszą, stwierdzają, że w innej dziedzinie, że gorliwość osłabła, miłość oziębła. Znacie te teksty, nie? To są cytaty z Biblii i my mamy tendencję do tego, żeby iść w tą stronę. Żeby gorliwość słabła, żeby miłość ziębła, żeby no, ten ogień przygasał. No i wtedy czasami śpiewamy, że do tego ognia trzeba jakiegoś drwa dołożyć, żeby ten ogień na nowo gdzieś tam się rozpalił. Śpiewaliśmy czasami, nie? Rozpal, Panie, coś tam, ogień w mojej duszy. Może 18 listopada ktoś nam to przypomni, tą pieśń. Ale to powinna być nasza modlitwa. Rzeczywiście, Panie, rozpal ogień w naszej duszy. Ale jak już nie ma argumentu, już się w zborze głosi i właściwie nic się nie dzieje, nie ma reakcji. Ludzie przychodzą, wychodzą. Nowi się nie nawracają, ci starzy jakoś tam trochę ziębną. No to jest jeszcze jedno takie antidotum, takie miejsce w Biblii, w którym można tak powiedzieć, żeby dotarło, żeby... Wiecie, co to jest? No to jest list do zboru w Laodycei. No to już jest... To jest takie miejsce, w którym można... No, w oparciu o które można powiedzieć takie kazanie, że naprawdę nam wszystkim i temu, co mówi, pójdzie w pięty i począśnie nami i znowu przez jakiś czas będzie dobrze. No i dzisiaj będzie list do Laodycei. Ale nie tylko. W ogóle chcę, żebyśmy zerknęli na listy do zborów małoazjatyckich. To jest oczywiście Księga Objawienia. To, co tu znajduje, to, że to nie są listy napisane po to, żeby komuś dowalić, żeby komuś poszło w pięty, żeby kimś począsnąć. Tak, te listy przez wieki począsnęły wieloma. Natomiast one najbardziej począsnęły, kiedy wierzący ludzie uświadomili sobie, że te listy są napisane z głębokiej troski Boga o człowieka. Że Pan Bóg patrzy na Kościół i pierwsza rzecz, jaka w ogóle się rzuca nam w oczy, kiedy czytamy listy do zborów małoazjatyckich, to ta rzecz, która się rzuca w oczy, to, że Pan Bóg patrzy, że Pan Bóg widzi, że Pan Bóg się troszczy. Że to nie jest tak, że Pan Bóg tam stworzył jakąś planetę gdzieś tak daleko, daleko od nieba, za Marsem, Jowiszem, gdzieś tam. I nawet jego oko tam nie sięga. I tam stworzył ludzi i oni się tam męczą i zmagają i wygrywają, przegrywają, albo przegrywają, wygrywają, częściej przegrywają niż wygrywają. Nie. Właśnie te listy mówią o tym, że między tymi milionami czy miliardami planet jest ta planeta, która jest tak blisko Bożego serca. Ta planeta, na której Bóg stworzył człowieka i miał dla niego dobry plan. I Bożym marzeniem, Bożą troską, pragnieniem było to, żeby ten człowiek na tej planecie był, żeby żył, żeby miał się dobrze, żeby był błogosławiony, żeby korzystał z wszelkich dóbr tej planety, żeby spotykał się ze swoim Panem. Ale jak wiemy, to wszystko się sypnęło. Człowiek zawiódł, odszedł od Boga,
ukrywał się przed Bogiem Adam w ogrodzie Eden, a potem przez wieki ludzie ukrywali się przed Bogiem, odchodzili od Boga, a dzisiejszy świat generalnie krzyczy, no nie ma od kogo odchodzić, bo Boga nie ma. My tak próbujemy sobie w tej naszej nieszczęsnej Europie przypominać, że przecież mamy korzenie chrześcijańskie, że powinniśmy jednak do tego się odnieść. Marnie to idzie, ale trochę idzie. I myślę, że potrzeba tu modlitwy Kościoła, to żeby coś się zmieniło. I fakt, że już coś się zmienia, że no ostatnio krótko słuchałem premiera Węgier, który przy okazji reformacji mówił o tym, że jest protestantem i że mamy chrześcijańskie korzenie i że do tych rzeczy trzeba wracać, bo one są jedynym źródłem dobra. I nie wiem, co może powiedzieć człowiek, który jeszcze nie jest na nowo narodzony. Natomiast widzę nawet to, że jego syn jest kaznodzieją Słowa Bożego i przecież się spotykają i mają kontakt, że to ma wpływ na jego życie. I to uczy mnie tego, że my jako ludzie możemy mieć wpływ na życie innych. Jedna z rzeczy, które powiedzieliśmy sobie na naszym wczorajszym śniadaniu, to to, żeby zapraszać też ludzi ze świata na te nasze spotkania, żeby wykorzystać każdą okazję do tego, żeby ludzie zobaczyli, że Kościół, że chrześcijaństwo, że wierzący ludzie to nie są ludzie z Marsa, to nie są kosmici, to nie są jacyś inni, z którymi nie da się spotkać, żyć i współpracować, ale to są ludzie, którzy mają coś, co Pan Bóg włożył w ich serca, mają coś, co mogą dać i czym mogą się podzielić. I my jako zbór też chcemy wracać do tych korzeni. Może nie do tego takiego ogólnego myślenia, do tych, bo ja wiem, jak tam jakiś polityk w naszym kraju mówi, że mamy wracać do korzeni, z pewnością ma na myśli coś innego niż ja mam na myśli. Natomiast ja też wiem, że my musimy wracać do korzeni Bożego Słowa. Kiedyś Wielka Brytania, jak ocknęła się w jakimś momencie, to nawet powstały takie audycje radiowe, które były emitowane na cały świat z powrotem do Biblii. Albo powrót do Biblii. I to miało począsnąć tym narodem, że Biblia jest fundamentem, że Pan Bóg się nie zmieni na potrzeby XXI wieku. To On oczekuje, żebyśmy my się zmienili, albo żebyśmy się po raz kolejny zmienili. Bo jedni muszą się zmienić, ci, którzy nigdy nie narodzili się na nowo, muszą się zmienić. Biblia mówi, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Ale też Biblia mówi o tym, że ci, którzy narodzili się na nowo, też muszą się zmienić. Że my jako ludzie ciągle mamy takie tendencje do odchodzenia, tendencje do zwalniania, tendencje do tego, żeby szukać swoich dróg. Rozmawiamy o czymś ważnym w Kościele, a rozmówca mówi, czy jeden z rozmówców mówi, bracie, ale ja to mam taki pogląd na ten temat. I tyle. Ma taki pogląd i ma pomysł, żeby go zmienić. I listy do zborów małoazjatyckich w Księdze Objawienia, one mówią o tym, że ludzie mieli przez różne okresy różne poglądy. I temu się to podobało, tamtemu tamto odpowiadało. A Biblia na nowo nas uczy, że Pan Bóg na nasz użytek niczego nie zmieni, bo niebo i ziemia przeminą, ale Jego Słowo nie przeminie. Nawet jota, nawet i najmniejsza kreska z tego alfabetu, ona nie przeminie, dlatego że jest XXI wiek i my byśmy mieli takie oczekiwania. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który ma 7 gwiazd w prawicy swojej, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. To pierwsze zdanie mówi o tym, że ono jest napisane do Efezu. Ale ono mówi o tym, że anioł każdego zboru jest w Bożym ręku. Cokolwiek to znaczy. Teolodzy może przez te 20 wieków nie dogadali się w tej kwestii, czy anioł to anioł, czy anioł to posłaniec w sensie człowieka, który sprawuje jakąś służbę.
Nie jakoś tego anioła za bardzo w tej sytuacji nie widzę, bo czemu Pan Bóg, który ma anioła u siebie, miałby przez Jana pisać do jakiegoś anioła, który jest w niebie, żeby coś mu powiedzieć. Ten anioł wie i widzi. Biblia mówi, że aniołowie obserwują nasze życie, że jesteśmy jak zawodnicy na stadionie, a z trybun patrzy niebo, piekło w tym aniołowie. Także myślę, że bardziej tu chodzi o ludzi, którzy mają wpływ na Kościół, o ludzi, którzy mają Boże powołanie do tego, żeby o Kościół się troszczyć i nim zawiadywać. I pierwsza myśl, która tu jest powiedziana, to to, że i ci aniołowie i zbory, wszystkie zbory są w Bożym ręku. A więc to nie jest tak, że minęło 20 wieków, że ten Boży zapał tak trochę wystygł w stosunku do Kościoła. Wiecie, dla ludzi, jeżeli się coś pojawia nowego, to jest ekscytacja, wszyscy się tym cieszą, a potem emocje opadają i gdzieś tam już nie robi to coś, cokolwiek to było, czy jakiś sport, czy hobby, czy coś tam, już nie ma tego ognia jak na początku. Natomiast ten wiersz pokazuje, że w Bożym sercu nic się nie zmienia. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Biblia mówi, no właśnie, o Panu Jezusie, że umiłował nas miłością wieczną. A więc jeżeli kochał nas rok temu, 10 lat temu, to dzisiaj kocha nas tak samo. To my się zmieniamy, to my się odsuwamy, to my zapominamy, to my stygniemy, ale Bóg nie. On dalej trzyma zbory w swoim ręku. Patrzy na te zbory. Następne zdanie brzmi tak. Znam uczynki Twoje. Gdybyśmy patrzyli na kolejne listy, to zobaczylibyśmy, że jeszcze do kolejnego zboru, do kolejnego i jeszcze jednego. Mówi, znam uczynki Twoje. Więc Bóg patrzy na nasze życie. Mniej na nasze myśli, mniej na nasze emocje, bardziej na nasze konkretne, praktyczne życie. Znam uczynki Twoje. Znam Twój trud. Znam Twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz cierpieć złych. Uwaga teraz. Doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są? Stwierdziłeś, że są kłamcami? Myślę, że to bardziej o XXI wieku niż o pierwszym tu jest mowa. Stwierdziłeś, że ci, a może o pierwszym wieku też, nie? Bo apostoł Paweł już mówił, niczym się nie różni od tych arcyapostołów, którzy przychodzą i mają jakiś niecny plan. A więc ludzie, którzy poddali swoje myśli szatanowi, czy w pierwszym wieku, czy w XXI wieku, mają niecny plan i czasami im się wydaje, że to oni są sercem Ewangelii, że to oni są centrum wszystkiego, że to o nich chodzi w tym królestwie i to oni mają z tego królestwa żyć i się bogacić i mieć je dobrze. I my patrzymy w naszych czasach na takich ludzi. Apostoł Paweł widział takich wtedy. Ale o zborze w Efezie jest napisane, że oni mieli oczy otwarte, że oni rozpoznali tych ludzi. Bracia i siostry, mamy mieć oczy otwarte, mamy oceniać to, co się dzieje, nie po tym, co ludzie mówią. Ci ludzie podawali się za apostołów, podawali się za autorytety, podawali się za kogoś ważnego, ale Biblia mówi, oni nie są tymi apostołami. I dzięki Bogu, że Kościół to zauważył i stwierdził. Pan Bóg widzi wszystkie biedy, trudności, z jakimi człowiek się zmaga. Do jednego zboru pisze, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Do innego zboru pisze, znam ucisk, presję, pod jaką żyjesz, ale wiem, że jesteś mocny w Bogu.
do kolejnego zboru. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię i naucza. No i tu już myślę, że XXI wiek to domena tego właśnie. Ale tu jest wyraźnie, tu nie jest napisane, że ta kobieta była prorokinią i naucza, ale jest napisane, że ona podaje się za prorokinię i zwodzi lud i naucza. Ale nie jest. Biblia mówi, ale nie jest. Jedna ze współczesnych nauczycielek zapytana: siostro, jak to jest? Skoro głosisz, to wiesz, że w Biblii jest napisane, nie pozwala mnie wieście nauczać. Tak, wiem, że tak jest napisane, ale jest jeszcze coś takiego jak osobiste objawienie. Pan Bóg mi objawił, że to mam robić. Nie ma czegoś takiego w tym temacie jak osobiste objawienie, bo osobiste objawienie, które przychodzi od Boga, ono jest zawsze zgodne z Biblią, bo Biblia mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo nie przeminie. A więc każdy z tych zborów, każdy z tych okresów, po pierwsze, ciągle jest w Bożym sercu. I ci, którzy żyją blisko Boga, jest tyle dobrych myśli, jest tyle pochwał, jest tyle rzeczy pozytywnych napisane o tych zborach, o ludziach w tych zborach. Znam twój trud, znam twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz cierpieć złych. Masz wytrwałość. Cierpiałeś dla mojego imienia, nie ustałeś. Jesteś w ucisku, ale się nie poddałeś. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, ale jednak trzymasz się mocno mojego imienia. Znam twoją wiarę, służbę, wytrwałość. Wiem, że twoich ostatnich uczynków jest więcej niż pierwszych. Kiedy dochodzimy do listu do zboru w Laodycei, to jest napisane tak, to mówi ten, który jest Amen, czyli stały, niezmienny, świadek wierny i prawdziwy. I ta pierwsza rzecz, która tu jest napisane, że Pan Bóg jest świadkiem. Pan Jezus jest świadkiem. Kto to jest świadek? Świadek to jest ten, kto był i widział. Świadek to jest ten, który przyglądał się. Jeżeli jest wypadek samochodowy i powołują trzy osoby na świadków, to nie są ci ludzie, którzy w internecie przeczytali, że na A1 coś się wydarzyło, tylko to są ci ludzie, którzy byli na miejscu i to widzieli. I ta pierwsza rzecz, której zbór w Laodycei się dowiaduje, to, że Pan Jezus jest dla nich świadkiem wiernym i prawdziwym. A więc będzie świadczył na ich temat, będzie mówił o tym, jak to naprawdę w ich życiu było. Z naciskiem na jak to naprawdę w ich życiu było. I teraz to, czego uczymy się, patrząc na zbór w Laodycei, że Pan Bóg patrzy, jak to naprawdę jest w ich życiu. Natomiast oni patrzą i mają wyobrażenie na temat swojego życia. Może przeczytam ten list, a potem na kilka rzeczy spróbujemy zwrócić sobie uwagę. Do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także źletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.
Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na tronie Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Już powiedziałem o tym, że wśród tych listów mamy list do Efezu, mamy list do zboru w Smyrnie, mamy list do zboru, no właśnie w Laodycei, w Pergamonie, w Filadelfii. Jest list do zboru w Ruktawie? No w objawieniu nie. W Bożym sercu jest. I teraz pytanie jest, i to co powinniśmy dzisiaj usłyszeć, to co w liście do zboru w Ruktawie Duch Święty chce powiedzieć? A kto ma uszy, niech słucha, żeby to usłyszeć. Bo można słuchać, a nie słyszeć. Można patrzeć i nie widzieć. I można wysłuchać miesięcznego kazania, które zostanie podsumowane stwierdzeniem fajne, niefajne. A w kazaniu, w liście zupełnie nie o to chodzi. Gdybyśmy mieli rozpatrywać listy do tych siedmiu zborów w kategorii fajne, niefajne, w każdym, czy w prawie każdym jest coś fajnego, w każdym jest coś, czy prawie w każdym coś niefajnego, ale nie chodzi o to, co nam się podoba, czy nie. Nie chodzi nawet o to, czy kwestie, z którymi ci ludzie się zmagali, rozumiemy, czy nie. Pytaniem jest, czy słyszymy list do zboru w Ruktawie? Czy nasze uszy są nastrojone? Czy przyszliśmy dzisiaj z tą myślą, żeby usłyszeć coś, co powoduje zmianę w naszym życiu? A czy my jako Kościół XXI wieku potrzebujemy zmiany? Potrzebujemy czegoś nowego? Potrzebujemy, żeby coś nami potrząsnęło, żeby się ocknąć? Myślę, że tak. Czy niektórzy teolodzy, patrząc na siedem listów do zboru azjatyckich, mówią, że to jest siedem okresów Kościoła. I nie chcę tej teologii promować i coś tam. Może tak jest, może tak nie jest. I w tej myśli to jest tak, że Efes to jest Kościół pierwszego wieku, pierwszych wieków, a Laodycea to jest Kościół ostatnich wieków. I oczywiście mogę się zupełnie utożsamić z takim sposobem myślenia. Kiedy czytam list do zboru w Laodycei, no to w 100% zgadzałby mi się ten obraz, który tutaj widzę, z obrazem dzisiejszego Kościoła, który totalnie nieprawdziwie widzi swoją rzeczywistość. Natomiast bardziej bym chciał, żebyśmy zamiast myśleć o Laodycei, zamiast próbować oskarżyć tych ludzi, a jest o co oskarżać, nie? Patrząc na ten zbór, to mógłbym być oskarżycielem posiłkowym, nie? Mam tam wiele argumentów takich bardzo konkretnych, które mogę postawić jako zarzut przeciwko tym ludziom. Natomiast my dzisiaj nie chcemy przeciwko nikomu postawić zarzutu. My dzisiaj chcemy na nowo sobie przypomnieć, że Bóg zostawił Biblię jako lustro, w którym mamy się przejrzeć, w którym, jak Aleksander nas kiedyś uczył, nie mamy tego lustra tak odwrócić, żeby zobaczyć swojego brata w tym lustrze. Ale mamy tak trzymać to lustro, żebyśmy zobaczyli swoją twarz, żebyśmy zobaczyli swoje życie, żebyśmy patrząc w ten tekst powiedzieli, Panie, pokaż mi, proszę Cię, pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Ja chcę przed Tobą być w porządku. Ja Tobie chcę się podobać. Bo już do Efezu jest napisane, tam było wielu takich arcyapostołów
I oni tak się uważali. I wielu ludzi ich tak uważało za arcyapostołów, za wielkich sług Bożych. A Pan Bóg mówi, oni nie są żadnymi sługami Bożymi. To są samozwańcy. Z nimi nie mam nic do czynienia. Izabel dla wielu prorokini, współczesne, pastorowe, które bardzo mocno manifestują swoje życie i rzekome powołanie. A Pan Bóg mówi, nie mam z tym nic wspólnego. Ani z tamtymi apostołami, ani z Izabel, ani z samozwańcami XXI wieku. Dlatego modlę się, Panie, pokaż jak widzisz nasz zbór. Panie, pokaż jak widzisz moje życie. To ja mam być czysty przed Tobą. To ja mam się ocknąć, żeby nie obudzić się, kiedy będziesz za drzwiami mojego serca, bo ten list też o tym mówi. Ten list nie został napisany po to, żeby dokopać tym, którzy przez 12 miesięcy słuchania kazań niczego w swoim życiu nie zmienili. Nie. To nie było w Bożym sercu. W Bożym sercu było powiedzieć na nowo tym ludziom, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, czekam na Ciebie, stoję u drzwi Twojego serca i pukam. Zobacz, znalazłem się nie z tej strony. Kiedyś zaprosiłeś mnie do serca. Kiedyś wieczerzaliśmy razem, jedliśmy to męskie śniadanie w sobotę rano, pamiętasz? Dzisiaj jestem na zewnątrz. Tak niezauważalnie, ale wyeliminowałeś mnie ze swojego życia. Każdy zbór inaczej, nie? Tam dzięki Bogu jest list do zboru w Filadelfii. To jest taki list, którym się cieszymy. To jest taki kościół, na który Pan Bóg patrzy i się cieszy. I mówi, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba. Co się podoba Bogu w zborze w Laodycei? Jak myślicie? Czy jeszcze coś się podoba? Znam uczynki Twoje. Znam Twoje życie. A może pomyślimy przez moment o tym, jak oni postrzegali swoje życie. A może pomyślimy o tym, jak my postrzegamy nasze życie. No, w zborze byśmy powiedzieli to, co trzeba powiedzieć, bo my w zborze wiemy, co trzeba powiedzieć. Natomiast co tak myślimy w naszych sercach, w skrytości, w swoim domu, kiedy jesteśmy sami? Znajdziemy sobie jakiś taki punkt odniesienia. Jest taka historia w Biblii, że taki gorliwy, wierzący człowiek modli się tak. Panie Jezu, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Jestem gorliwy w chodzeniu na nabożeństwa. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję dziesięcinę. Jak tak patrzę na siebie, patrzę na tych wszystkich, co siedzą w moim zborze. Panie Jezu, tak się cieszę, że jestem taki dobry. A Pan Jezus powiedział, ale ten człowiek nie poszedł usprawiedliwiony do swojego domu. Miał ocenę samego siebie. Miał jakąś opinię na swój temat. Natomiast Pan Bóg z tą opinią się nie zgodził. Ta opinia, podzielał ją ten człowiek, który się modlił. Może podzielało to kilku jego przyjaciół i mówili, tak, no on rzeczywiście daje dziesięcinę. Tak, widzę go w każdą niedzielę na nabożeństwie. Tak, robi to, co i owo, to i owo. Ale Pan Bóg życie tego człowieka widział absolutnie inaczej. I zastanawiam się, jak to jest, że można mieć tak różne poglądy
na ten sam temat. Czy to jest w historii o faryzeuszu i celniku? Czy to jest w historii o zborze w Laodycei? Czy to jest w historii o moim życiu? Bo ja też mam niestety jakiś swój pogląd na swój temat. I wiem, że Pan Bóg ma swój pogląd na mój temat. I to, co zauważam, czytając list do zboru w Laodycei, że te opinie są tak totalnie rozbieżne, jak tylko mogą być. To myślenie Laodycejczyków na swój temat i myślenie Boga na ich temat są jak wschód od zachodu oddzielone. Ci ludzie, którzy tam żyją, przypomnijmy sobie, to są chrześcijanie, to już nawet nie są Żydzi starotestamentowi, bo ten faryzeusz, którego cytowałem, to był jeszcze starotestamentowy Żyd. Natomiast tu mamy do czynienia ze zborem pańskim. To jest dawno po dniu pięćdziesiątnicy. Kościół został dawno założony. Ci ludzie wiele lat temu narodzili się na nowo. Był czas, kiedy byli w dobrym miejscu. Był czas, kiedy kochali Pana. Był czas, kiedy przychodzili do zboru i byli gorliwi. Ale czas mijał. Oni byli zajęci swoim normalnym życiem. Ja nie mówię, że grzechami. Ja nie mówię, że zaczęli kraść, zabijać, cudzołożyć. Nie, nic z tych rzeczy. Natomiast powoli dryfowali. Nie wiem, jak powoli, nie wiem dlaczego. Natomiast jedną rzecz tutaj dostrzegam, że to, że im się powodziło, to, że żyli w czasach dobrobytu, nie pomagało im w ich duchowym życiu. To co chcesz powiedzieć, bracie? Możecie pomyśleć, że mamy zostać Amiszami? Nie to chcę powiedzieć. Myśmy nawet chyba na wczorajszym śniadaniu naszym mówili o tym, że Pan Bóg też miał w swojej historii bogatych ludzi. I to bogactwo wcale im nie przeszkadzało i nie odprowadziło ich od Boga. I ja nie wiem, czy bogactwo odprowadziło tych ludzi od Boga, ale wiem, że to, czym się szczycą, to, co myślą na swój temat, brzmi: bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A może byłoby uczciwe, takie rzetelne powiedzieć: bogaty jestem, wzbogaciłem się, natomiast duchowo niekoniecznie tak dobrze mi się wiedzie, ale mam nadzieję, że coś się zmieni. Chyba byłoby lepiej. Natomiast nie wiem, z jakiego powodu ci ludzie mają ekstremalnie wygórowany pogląd na temat swojego życia i mówią: bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego mi nie brakuje. Czy tak było? No materialnie tak, nie? Czyli tak, czy nie? Materialnie tak. Laodycea to było miasto na bardzo ważnym szlaku handlowym. Więc jak to wtedy było? No, my czytamy o Mateuszu, że siedział na tle, tam mnóstwo było tych poborców podatkowych, ten który na drzewo leśnej figi się tam wspinał, bo był niskiego wzrostu. No, pełno było tych ludzi, którzy się zajmowali ściąganiem kasy. A dlatego, że to był taki bardzo atrakcyjny i uczęszczany szlak handlowy, no to ta kasa się sypała z prawej, czy szli z prawej, czy szli z lewej, jak chcieli przejść, musieli zapłacić. Wiodło im się. Oni też hodowali owce i to był chyba jakiś złoty interes tamtych czasów. Podobno Pan Jezus nawiązuje do tej ich hodowli, bo oni hodowali czarne owce. I dużo ubrań było wtedy czarnych. Dlatego Pan Jezus mówi, żebyś nabył u mnie białe szaty, bo oblubieńca jest ubrana w biały bisior.
To oczywiście są obrazy, to nam przypomina, że Pan Jezus już kiedy chodził po ziemi, to ciągle używał obrazów, które ludziom były znane, które dla ludzi były czytelne. No nam też się czasami zdarza, nie? My używamy już takich obrazów, że ten nasz dysk można wyczyścić, zresetować. Kiedyś w jednym kazaniu brat Marian Biernacki mówił o aplikacjach, które są, ale których jeżeli nie ściągniesz, nie możesz ich używać. Tak jest też w naszym duchowym życiu, że Pan Bóg, Biblia mówi, że zaopatrzył nas we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli z Bożej perspektywy każdy z nas może żyć na najwyższym duchowym poziomie. A czy żyje? No właśnie nie. Dlaczego? No dlatego, że z tych dostępnych aplikacji nie korzysta. Ją trzeba świadomie zaprosić do swojego życia. To trzeba świadomie zaprosić do mojego życia. Tamto trzeba świadomie zaprosić do mojego życia. A więc są wybory. Wiecie, co mnie szokuje w tych 7 listach? Chyba najbardziej. Za każdym razem, jak je czytam. Znam uczynki Twoje. Tu nie jest napisane, znam Twój sposób myślenia. Wiem, że dobrze myślisz. Wiem, że masz dobre myśli o Kościele. Wiem, że masz dobre myśli na temat Pana Boga. My wszyscy mamy dobre myśli na temat Pana Boga. My wszyscy mamy dobre myśli o Kościele. My wszyscy najlepiej wiemy, w czym mamy brać udział, gdzie mamy być, jak powinniśmy, jak powinno wyglądać nasze życie. Mamy wiedzy, zapas nieskończony. Ale co nam z tej wiedzy? Wiecie, co nam z tej wiedzy? Siedzicie? Ta wiedza jest naszą klęską, stratą, tragedią. Wiecie czemu? Lepiej, gdybyście nie poznali. Lepiej, gdybyście nie wiedzieli. Wtedy wasz sąd byłby łaskawszy. Bo nie ma nic gorszego, jak wiedzieć i nie zrobić. Pan Jezus mówi w tej historii o domu zbudowanym na piasku. Wiedział. Ta różnica polega na tym, że wiedział albo zrobił. I w naszym życiu różnica polega na tym, wiedział albo zrobił. Wiesz? Wszyscy wiemy. Czy ktoś otworzy w naszym zborze 15 rozdział Łukasza, czy 3 objawienia, czy 17 Ezechiela, to my prawie z pamięci wiemy, co tam jest napisane. Kto z nas nie słyszał w życiu kazania na któryś z tych tematów? Na niektóre historie słyszeliśmy 20 albo 50 kazań. Ale co mi z tej wiedzy? No właśnie, z tą wiedzą to jest tak, że pewnych rzeczy lepiej byśmy nie wiedzieli. To Pan Jezus powiedział. To nie apostołowie nas tego uczą. Nie chcę powiedzieć, że byłoby to mniej ważne, ale jeżeli Pan Jezus coś mówi, no to już nie da się tego podważyć. Nie? No chyba, że ktoś jest świadkiem Jehowy. No bo Pan Jezus mówi, że jest piekło, a świadkowie Jehowy mówią, że nie ma piekła. Trzeba się zastanowić, kto wie lepiej. Ale jeżeli Pan Jezus mówi, że lepiej dla nas, żebyśmy nie wiedzieli, niż mamy wiedząc nie zrobić, to powinno to nami potrząsnąć. Czytam listy do 7 zborów. Co to znaczy do 7 zborów? To znaczy do wszystkich zborów. W Biblii liczba 7 to jest liczba jakiejś pełni. A więc w tych 7 listach chodzi o wszystkie zbory, jakie kiedykolwiek były na ziemi. I my wszyscy w tych 7 listach się mieścimy. I albo jesteśmy zborem takim jak zbór do Filadelfii, albo jesteśmy takim zborem jak zbór w Efezie, albo jesteśmy takim zborem jak zbór w Laodycei, albo my mamy te cechy jeszcze bardziej wymieszane, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że te problemy, które tu są opisane i te zwycięstwa, które tu są opisane, one są życiem i częścią całego Kościoła. I teraz
Pan Bóg mówi, znam twoje uczynki, znam twoje uczynki, znam twoje uczynki. Ktoś powiedział, ale no przecież my nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Czemu jest tutaj mowa tyle o uczynkach? Czemu to, co robimy, jest takie ważne dla Boga? Wiecie dlaczego? Bo jest napisane, że zostaliśmy zbawieni, z naciskiem na to słowo, zbawieni dla dobrych uczynków. Nie dla świadomości, nie tylko dlatego, żeby być w niebie, nie po to, żeby dobrze wyglądało i żebyśmy mieli fajny napis Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, ale zostaliśmy zbawieni dla dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I to, co tu jest pochwałą albo zarzutem, to jest to, że ludzie chodzą w dobrych uczynkach albo nie chodzą w dobrych uczynkach. Natomiast to, co myślą, sorry, Pana Boga nic nie obchodzi. Bo zbór w Laodycei myśli tak, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I tak są w stanie trwać aż do dnia pochwycenia. Są przeszczęśliwi. Mają banki, podobno fabrykę jakichś farmaceutyków, które super działały na pewne choroby oczu. Te wszystkie rzeczy, o których tu Pan Jezus mówi, ta letnia woda, która płynie, bo gdzieś tam ciepłe źródła podobno płynęły, a oni pomimo swojego bogactwa wielkiego mieli problem z wodą. Ale ta woda, zanim do nich dopłynęła, była letnia. Wiecie, czego się najbardziej chce w takim klimacie jak w Izraelu, jeżeli chcecie pić? No na pewno najbardziej ci się chce letniej wody. Wszyscy śpią, zero reakcji, ale zapewniam was, że nie, że letnia woda to nie jest to, o czym marzymy w ciepłym klimacie. Pan Jezus powiedział, dlatego żeś letni. Oni wiedzieli, o czym On mówi. Oni pamiętali ten smak letniej wody. No jak, nie, jak masz letnią albo żadną, to co wybierzesz? Letnią. Ale czy to jest to, o czym marzysz w tym upale dnia? Z pewnością nie. Także oni, pewne rzeczy tam są, ale to nie są te rzeczy z Bożego serca. Wiecie, tak jak oni myślą o sobie, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego mi nie brakuje. To jest, słuchajcie, to jest, jeżeli chodzi o życie, to doczesne, fizyczne, materialne, to byłby szczyt marzeń dla każdego człowieka, żebyśmy mogli tak powiedzieć. Nie wiem, ile musielibyście zarabiać, żeby powiedzieć o sobie, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego mi nie brakuje. No nie wystarczyłoby to pięciocyfrowe wynagrodzenie, nie? Nie, czterocyfrowe. Nie wystarczyłoby, bo czterocyfrowe to byłoby 10 tysięcy. To jeszcze niektórzy by nie powiedzieli, niczego mi nie brakuje. Oni powiedzieli, niczego mi nie brakuje. Nie wiem, ile oni zarabiali, ale byli strasznie bogaci. Zobaczcie, jak to zaślepiło ich oczy, jak bardzo byli pochłonięci tym doczesnym życiem. Pan Bóg mówi, myśli o nich tak. Jesteś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Możecie sobie wyobrazić gorszy wyrok niż to? Pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Skąd ta różnica postrzegania na ich, tak wielka na ich życie? Bo oni patrzą na świat przez pryzmat doczesności. Pan Bóg patrzy na ich życie przez pryzmat wieczności i nieba. I z perspektywy wieczności, z perspektywy nieba, to byli nędzarze, biedacy, ślepi i nadzy. W liście do Koryntian jest taki obraz ludzi, którzy, kiedy nasze życie będzie poddane testowi,
To jest napisane, że dzieła ludzkie spłoną. Też to, co budujemy w Kościele, wiele z tych rzeczy, które budujemy w Kościele, Biblia nazywa dziełami ludzkimi. Jeżeli buduje apostoł samozwaniec, to dla Boga to są ludzkie dzieła. Możesz tutaj latać najlepszymi odrzutowcami. Możesz mieć tych zer na koncie, ile się tam zmieści. Dla Boga jesteś samozwańcem. Możesz okrzyknąć się prorokinią, jakiej jeszcze na tej planecie nie było i latać najlepszym odrzutowcem i mieć zer, ile zmieści się na koncie. Dla Boga jesteś samozwańcem. I ci ludzie w Laodycei, oni wszyscy kiedyś narodzili się na nowo. Oni wszyscy wyznawali, że Pan Jezus jest treścią i miłością ich życia. I deklarowali się jak Piotr: Panie, życie za Ciebie oddam. Choćby wszyscy się Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Ale pojawiło się na koncie drugie zero, trzecie zero, czwarte zero. I te zera, mimo tego, że są zerami, tak zaślepiły ich oczy, że oni śpiewali na swoich nabożeństwach już tylko jeden hymn. Pamiętacie jaki? Money, 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 money. Była taka piosenka kiedyś. Śpiewali ją ludzie w Laodycei na swoich nabożeństwach. Money, 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 money. Pan Bóg mówi: cały świat patrzy na Ciebie z zazdrością, ale dla mnie jesteś nędzarz, biedak, ślepy i goły. Czyli stan totalnie beznadziejny. Ale dlatego, że świat się nie skończył, dlatego, że czas łaski jeszcze trwa, zawsze można wrócić. Ale nie wszyscy wrócili, nie wszyscy wracają. Dlaczego nie wszyscy wracają? Albo kiedy można wrócić? Kiedy można zawrócić? Kiedy kierowca zawraca? No czy tam, gdzie może, to by było gdzie? Kiedy nawraca? No jak stwierdzi, że jedzie nie w tym kierunku, nie? Myśmy ostatnio czegoś szukali z Milką i był taki moment, że musiałem... Nie, to sam, bo to było w piątek. Musiałem nawrócić, pojechałem za daleko. Ale kiedy nawracasz? W momencie, kiedy stwierdzasz, że jesteś za daleko. Jeżeli masz wrażenie, że jedziesz w dobrym kierunku, nie nawracasz. I oni mają wrażenie, że jadą w dobrym kierunku i dlatego nie nawracają. Pan mógł w swoim sercu mógł powiedzieć tak: słuchaj, kochany, twój wybór. Masz moje słowo, wiesz, co jest napisane. Proszę bardzo. I tak spotkamy się na sądzie. Ale Pan Bóg taki nie jest. Pan Bóg nie mówi: no cóż, wybrałeś, spotkamy się na sądzie. Tam wszystko okaże się. Jak, wiecie, to jest tak, jak ludzie siedzą przy żarówce, 15, w ciemnym pokoju i sprzeczają się na temat tego, jaki jest kolor ściany. Każdy ma inny pogląd na ten temat. Dopiero jak wejdzie ktoś i zapali normalne światło, albo słońce zaświeci, wtedy wszystko jest jasne. I na sądzie to tak będzie. Jak Pan Bóg zapali swoje światło, wszystko będzie jasne. Tu nie jest jasne. Ale Pan Bóg nie mówi: cóż, wybrałeś, spotkamy się na sądzie. Pan Bóg mówi: dzisiaj jest jeszcze czas łaski. Dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj jeszcze stoję u drzwi i pukam. Oni go wyrzucili. Oni nawet się nie zorientowali, że on już jest za drzwiami, że oni sobie żyją, że oni sobie śpiewają, że oni w jakiś sposób tam się modlą, ale nie zauważyli, że Pan Jezus już jest dawno z tamtej strony. Wiecie, to jest tekst, który my najczęściej czytamy na ewangelizacjach. Oto stoję i u drzwi i pukam, jeżeli ktoś otworzy, wejdę. Oczywiście można go w jakiś sposób zastosować na ewangelizację, ale nie jest napisany na ewangelizację dla niezbawionych ludzi. To jest tekst zapisany do kościoła, do konkretnego zboru, w konkretnej sytuacji. I Pan Jezus mówi: bracia i siostry w zborze w Laodycei, ja już dawno jestem
za drzwiami, z tego serca, do którego mnie kiedyś zaprosiliście, już dawno wyrzuciliście mnie na zewnątrz. Czy czasami trzeba na nowo Pana Jezusa zaprosić do swojego serca? Przecież myślałem, że to raz w życiu się robi takie coś. Tak, normalnie to się robi raz w życiu takie coś. Ludzie w zborze w Filadelfii, oni to zrobili raz w życiu. Oni zaprosili Pana Jezusa i Go kochali, i trwali przy Nim, i byli wierni, i nie musieli drugi raz tego robić. Ale jeżeli ktoś się ocknie i zobaczy, że jest nie w tym miejscu, w którym Pan Bóg chce, żeby był. Jeżeli chodzi o nasz XXI wiek, to jest się komu ocknąć. Szybko stwierdzamy, że zborów zwiedzionych w tym świecie jest więcej chyba niż tych trzymających się Biblii bardzo, bardzo tak stanowczo i dokładnie. Jest się komu ocknąć. Natomiast, żeby się ocknąć, trzeba zobaczyć swój rzeczywisty stan. A więc sytuacja nie jest bez wyjścia. Nawet w 19 wierszu jest napisane tak. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Czasami ludzie powinni się zastanowić, dlaczego to przyszło do mojego życia? Dlaczego to przyszło do mojego życia? Dlaczego to przyszło do mojego życia? Dlaczego tamto przyszło do mojego życia? Gdzie to, co powiedziałem na początku, to, że ten list nie został napisany po to, że Pan Bóg chciał w jakiś sposób dołożyć Laodycyjczykom. Ten list został zapisany, żeby ci ludzie zobaczyli, że ciągle są kochani przez Boga. On się kończy tą myślą, tych, których miłuje. Gdyby Pan Bóg ich nie kochał, gdyby ich nie miłował, gdyby Bogu nie zależało na nich, to po prostu by ich zostawił w spokoju. Ale nie zostawił ich w spokoju. On mówi do nich ostro, mówi do nich radykalne rzeczy. Nie wiem, czy można usłyszeć w życiu coś gorszego. Jesteś nędzarz, biedak, ślepy, goły i pożałowania godzien. Nie wiem, czy można w życiu coś gorszego usłyszeć. Natomiast ciągle w tym liście jest napisane wszystkich, których kocham, wszystkich, których miłuję. Tak, to ich karcę smagam, napominam, robię coś, żeby się ocknęli. I może warto czasami zobaczyć pewne rzeczy, które są w naszym życiu takie niechciane, czy one nie są tym takim Bożym narzędziem do tego, żebyśmy się ocknęli? Do tego, żebyśmy zobaczyli, że Pan Jezus jest na zewnątrz? Do tego, żebyśmy zobaczyli, prawie nie mam odwagi tego powiedzieć, że ktoś powoduje odruch wymiotny? Tu jest napisane, wypluje cię z ust moich. Jak będziesz letni, to powodujesz odruch wymiotny. Wypluje cię z ust moich. Wiecie, to jest sąd, to brzmi jak sąd. To jest wyrok. Ale to jest wyrok, który się nie musi spełnić. Nie musi się zrealizować. Pan Bóg nie mówi tego wszystkiego, żeby ci ludzie już się nie pozbierali po takim liście. Pan Bóg mówi i kończy ten list. Stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi. Jeżeli ktoś usłyszy i otworzy. Te wszystkie listy były napisane, żeby ludzie usłyszeli. Nawet gdybyśmy pierwszy rozdział czytali Księgi Objawienia, to tam Pan Jezus już przechadza się między zborami, a apostoł słyszy Jego głos. Bóg mówi. Jest napisane w księdze, w liście do Hebrajczyków, wielokrotnie i na wiele różnych sposobów Bóg mówił. I do nas mówi. Na różne sposoby. Czasami przemawia do nas takim cichym i łagodnym głosem. Czasami mówi przez chorobę.
Czasami mówi, jesteś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Różne jest to nasze, to Boże mówienie do nas. Czasami to jest bolesne, Boże mówienie do nas. Ale nawet to bolesne, czy to nie jest łaska Boża? Że nie powiedział, okej, wybrałeś, spotkamy się na sądzie. Nie, to jest łaska Boża. To, że Pan Bóg dzisiaj używa różnych sposobów. Mówi na wiele różnych sposobów, tematów, przez różnych ludzi, przez różne okoliczności, łatwe i trudne, chciane i niechciane. Ale Pan Bóg mówi i w tym mówieniu jest tylko jeden cel. Jeśli ktoś mnie usłyszy, bo dzisiaj trudniej niż kiedykolwiek usłyszeć. Dzisiaj przebić się z czymkolwiek, myśmy chyba z Tomkiem wczoraj rozmawiali o tym, że żyjemy w takim świecie, że żeby przebić się z jakąś informacją, to trzeba prawie na głowie stanąć. Nie ma takiego miejsca, w którym możesz się odwrócić i nie widzisz jakiejś reklamy, billboardu, obrazu, dźwięków, czegoś tam, telewizja, radio, internet, ulice, autostrady, samochody, wszystko jest pełne rzeczy, które krzyczą i mówią, zobacz mnie, usłysz mnie, kup to, kup tamto, miej, będziesz szczęśliwy. I przez ten ogrom dźwięków, obrazów i rzeczy Pan Bóg chce się przebić cichym i łagodnym głosem. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, żeby ten cichy i łagodny głos był usłyszany w tym jazgocie, w tym hałasie, w tym chaosie całym tego, z czym świat przebija się do naszego życia? No musisz to wybrać. Musisz swoje ucho nastawić. Musisz się zdecydować. Zobaczcie, to już stary Heli uczył wtedy małego chłopca Samuela. Musisz powiedzieć tak. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Ale musisz to powiedzieć. To musi być Twój wybór. Mów, Panie, chcę Cię usłyszeć. I jeżeli chcesz usłyszeć, to usłyszysz naprawdę. Usłyszysz to pukanie, usłyszysz to mówienie, usłyszysz to zaproszenie, ale nie wystarczy usłyszeć. Znam Twoje uczynki, musisz zrobić. Ta wiedza jest nieużyteczna, wręcz odwrotnie. Ta wiedza, jeżeli z nią czegoś nie zrobisz, staje się dla Ciebie niebezpieczna. Musisz wiedzieć, usłyszeć i zrobić. Jeśli ktoś usłyszy i otworzy drzwi. Na nowo otworzyć. Panie, otwieram na nowo dla Ciebie moje serce. Zapraszam Cię, proszę Cię, wejdź do mojego serca. Zajmij tron w moim sercu. Bądź na pierwszym miejscu w moim życiu. To trzeba na nowo powiedzieć. Ale już to powiedziałem kiedyś. No tak, ale Pan Jezus już jest dawno na zewnątrz. Mówi list do zboru Laodycei. Jeżeli nie jest na zewnątrz, to dzisiaj, kiedy będziesz się modlić po nabożeństwie, powiedz, Panie Jezu, naprawdę jestem taki szczęśliwy i wdzięczny, czy szczęśliwa i wdzięczna, że jesteś w środku, że jesteś w moim sercu, że jesteś na tronie, że panujesz. Cieszę się z tego, że tam jesteś. Ale może ktoś dzisiaj potrzebuje powiedzieć, albo zastanowić się, Panie, czy przypadkiem to nie jest tak, że już jesteś na zewnątrz? Było kiedyś inaczej. Jadaliśmy razem, mieliśmy razem społeczność. Mówiłeś do mnie, słyszałem Twój głos. Dzisiaj się zmieniło. Każdy z nas musi sam dla siebie znaleźć odpowiedź i usłyszeć, co Duch Święty mówi do zboru w Ruptawie. To jest dla nas najważniejsze.